To jest kanał w o skokach, zakończy się właśnie pierwszy konkurs duetów w historii Pucharu świata pań wygrywa Austria przed Norwegią, Niemcami, Kanadą, Słowenią, Japonią, Francją, Włochami, Finlandią, Rumunią, Chinami i USA. Ogólnie rzecz biorąc mamy pierwszy konkurs historii. Nie było serii próbnej, bo wiało bardzo mocno z boku, momentami bardziej z przodu, bardziej z tyłu. Było czasami trochę z przodu, czasami mocno z tyłu, a czasami bardzo mocno z przodu. No od ponad kilkunastu punktów odjętych do dodanych tak pod 10. No nie było równo, ale było historycznie. Zapowiadało się, że może być naprawdę dziwnie jeśli chodzi o wyniki końcowe, czyli Kanada z przodu, ale ostatecznie Troszeczkę to zostało zatuszowane przez to, jak prezentowały się Austriaczki i inne zawodniczki, ale ogólnie to, co robi Kanada, no to cały czas jest dość trudnym momentem do zrozumienia. W każdym razie wygrywa Austria, Ciara Kreuser i Ewa Pinkelnik. Wyraźne zwycięstwo, bardzo dobre skoki bez w zasadzie słabszej próby. Dalej 35,3 punktów straty Norwegia, Tam Bierset. Ogólnie ostatni skok mocno spóźniony, ale skoki dobre. Strem też bardzo dobre skoki. Ogólnie, tak jak wczoraj, mnóstwo spóźnionych skoków naprawdę mnóstwo sama Lutti spóźniała i kriznar, i Bierset, i jeszcze wiele innych załączników po prostu spóźniała. Chociażby Belszu tak potwornie spóźniła drugi skok, że w zasadzie spadła z progu. Dalej Niemki 42,8 punktów straty. Althaus i Freitag. Althaus na pierwszej zmianie. resztą też jeden skok potwornie spóźniony, w zasadzie wszystkie spóźnione. Jeden skok bardzo słaby. No i ogólnie rzecz biorąc, Freitag się prezentowała całościowo lepiej. Ale też występ niezły, no bo w końcu jest podium i Althaus troszeczkę wraca do siebie. Bo na początku, kiedy dopiero weszły skocznie normalne jeszcze w poprzednim roku, no to bardzo się męczyła Althaus na początku, a teraz to wygląda dużo lepiej. Chociaż przy braku wiatru z przodu i przy tym, że skocznia no, jest mała, to ta technika trochę ją ogranicza. Tak samo jak Obstet, która nawet się do tego duetu nie załapała. I na czwartym miejscu Kanada 44 punktu straty, tylko 1,3 Czyli Luti na pierwszej zmianie co ciekawe, a Straight na zmianie drugiej. I ogólnie skoki. Dobre ruty, no skok drugi, no nie do końca dobry straight na swoim poziomie, i tutaj było bardzo blisko podium. No, 1,3 punktu straty do Norweżek, też nie jakoś strasznie dużo, i no. Pozycje niżej. Słowenia, 50 i 60 punktów straty. Klinec z Kriżnar, Kriżnar, skoki słabe. Klinec, chyba jedna załączka, która w miarę trafiała w próg. Kryżnar, no to spóźnienie. Często jeszcze trafiała złe warunki. I kto by pomyślał, jeszcze rok temu, pod koniec poprzedniego sezonu, że OK, Kanadyjki dobrze skaczą, ale że będą w stanie pokonać Słowenię. Słowenia, która po prostu demolowała resztę stawki w Pucharze Dół w końcówce sezonu, gdzie była bogata i była rogę, która chodziła na emeryturę. Okazał się, że Bres też na emeryturę odeszła. W zasadzie opuszczając tak naprawdę ledwo co wiek. Juniorski w dziwnych okolicznościach, i tutaj ta Słowenia przegrywa z reprezentacją Kanady, o której mówiłem już wiele razy. Pewnie będę wspominał jeszcze raz, opatrząc po formie luty, i będzie okazja, żeby wspominać o tym, jak bardzo chaotnicze są to warunki. Ale no to jest ciekawe, no kilka miesięcy temu kto by pomyślał? No po prostu coś absolutnie nie do pomyślenia. Miejsce. Szóste, Japonia. nazomi Maruyama i Sara Takanashi 61,1 punktu straty. Maruyama na swoim poziomie, dobrym poziomie, a Takanashi skoki długie, ale za każdym razem albo lądowanie bardzo szeroko prowadzone na te, albo po prostu przysiad, tak jak w drugiej serii. No cały czas te odległości do niby dobre, ale stylistycznie no nie dojeżdża ogólnie Takanashi i cały czas jest to... Pierwsza dziesiątka, końcówka pierwszej dziesiątki, nie około pod tylko końcówka, raczej cały czas jest to po prostu za mało, żeby liczyć się w walce o podium. Tym bardziej, że no inne reprezentacje po prostu podciągnęły, czy to swoje liderki, czy właśnie zaplecze, tak jak jest to bardzo spektakularne w przypadku reprezentacji Niemiec. Siódme miejsce: Francja 103,2, m, tu straty. i panie, jedyny możliwy w zasadzie skład, ewentualnie, no można by szerwet wyciągnąć gdzieś tam głęboko, głęboko z rezerw, ewentualnie zepcić, ale no raczej nikt by na to nie wpadł, szczerze mówiąc. No i skoki dobre, przyzwoite też. Spóźnione skoki, zwłaszcza Claire, ale w zasadzie to był standard, jeśli chodzi o rywalizację. Dalej Włochy, 128-60 stratę, siostry Malzina, Jessica na pierwszej zmianie, Lara na drugiej zmianie. Lara, zwłaszcza ostatni skok, trochę bardziej do przodu skierowany, odbicie i bardzo fajna próba, poza serią finałową Finki. Kekka która przerżnęła kwalifikacje czwartkowe i Rautionaho na dziesiątym miejscu, zaskoczenie trochę in plus. Rumunki Andrea Diana Trambitas i Harami, która tutaj no, pomogła wydatnie, żeby jednak być przed reprezentacją Chin i USA. Jeśli chodzi o Chinki, Shenyaoli i Kiliu. I na 12. miejscu reprezentacja USA Paige Jones, Anika Belszą. No biorąc pod uwagę, że jednak były Chinki i Rumunki, no to... Wypadałoby oczekiwać, że będzie troszeczkę lepiej, ale tutaj, zwłaszcza belszą. no strasznie spóźniała skoki. Tak naprawdę bardzo, bardzo mocno, że gdyby to był meski puchar świata, to byśmy powiedzieli, że dużo bardziej niż Kamil chociażby Bishop ten ostatni skok, który w zasadzie zaczął krążyć troszeczkę jak Viral w naszej społeczności, że tak bardzo spóźnił skoka i tak wyciągnął z tego ponad 130 metrów. I część druga, czyli puchar kontynentalny. W Sapporo o godzinie takiej, że nikt na pewno nie śledził. No może na pewno to za dużo powiedziane, ale wątpię, żeby wiele osób śledziło relacje na żywo, bo było w takiej godzinie, że raczej chyba, przynajmniej w polskiej strefie czasowej, nikt by się na to nie miał ochotę odważyć. Wygrywa Ringen. Ponad 10 punktów przed Aschenwaldem dalej, Matija Vidic. Bieręk, Mogel, Fanemel, Bartol, Wolny, Hafnar i Kejcisa, to jeśli chodzi o pozostałych Polaków 16, Pilch, 18, Juroszek, 25 kod 27 Stękała, 32 Morańka, warto zauważyć, że wyniki pomiędzy oficjalnymi pisowskimi tymi na stronie, a tymi z pdf-u i z one się różnią. A to wynika z tego, że był Puchar HTB, gdzie kwalifikowali czoło 40. No i w drugiej serii niektórzy pojawili się nieco wyżej niż realnie powinny być w tym konkursie. Ale podam tutaj te wyniki, czy raczej podam te wyniki oficjalne. W każdym razie, no Ringen. Kolejny raz udowanie, że szansa w pucharze świata, zwłaszcza przy tej sytuacji, jaka jest teraz, no to zasługuje naprawdę, jak mało kto. Ponad 10 punktów przewagi nad Aschenwaldem, który, no, bardzo dobrze się prezentował. Bardzo dobrze, to może za dużo powiedziane, wtedy by nie został odesłany na ławkę, ale ogólnie dobrze się prezentował. Szanse na punkty bardzo duże. I ten Ringen, który pokonał go o 10 punktów, nie dostał szansy, żeby zaprezentować się w zakopane, mimo że miejsce jest. To nie była kwestia zamienić Ostwalda na Ringena, tylko po prostu można było wziąć tego Ringena, albo na przykład zostawić Fanemela, który był na szóstym miejscu, ewentualnie wziąć które był na czwartym miejscu, i wszyscy ci zawodnicy spokojnie są w stanie wywalczyć limit bez żadnych problemów. Jeśli chodzi o puchar świata, a i tak nie dostali szansy. Jest to trochę zaskakujące. Jeśli chodzi o pozostałe ciekawe wyniki, no to pewnie najciekawsze. Jest 148-letni Noriaki Kasai na 37. miejscu. Szanse na krajówkę w Sapporo w Pucharze Świata są niewielkie, naprawdę niewielkie. No ale chciałbym to zobaczyć i w końcu usłyszeć, że Doriaki Kasai mogły być, powiedzmy, dziadkiem na przykład Daniela Wasiliewa. Bo wydaje mi się, że jednak trochę na siłę, ale można już to powiedzieć. I w zasadzie mógłby być ojcem większości stawki, jeśli chodzi o Puchar Świata, no bo zawodników... Poniżej 30 roku życia w okolicach 30, jeszcze jest całkiem sporo, czy raczej jest to większość, jeśli chodzi o stawkę Pucharu Świata. I w zasadzie, Kubacki, no 18 lat młodszy, no to w zasadzie, czy raczej ktoś powiedział 17, no ale jest to jak najbardziej do zrobienia, mniej lub bardziej kontrowersyjnie, ale większość stawki mogą być spokojnie synami Norjakiego Kasajego, który jeszcze skakał przecież stylem klasycznym. A pozostałe wyniki ciekawe, no to mam 39 Maltewa, który dopiero co punktował w Pucharze Świata, jest trochę lepiej niż w planicy, ale i tak nie jakoś szczególnie rewelacyjnie. Był Aigro, wygrał jeden z treningów, ale jeśli chodzi o wyniki w konkursie głównym, no to szału nie było. Jeśli chodzi o inne ciekawe wyniki, 28. Kiwu są. Nie spodziewałem się, że Chińczycy będą w stanie dopchać się do czołowej 30. Trochę na wślizgu, ale jednak dał radę. Jest to całkiem niezły poziom. Ja myślałem, że tam będzie totalna katastrofa, jest zawodnik, który jednak dopchał się do tej 30. Wiadomo, obsada nie najmocniejsza, no bo nie było Niemców. Znaczy był tylko Siege z Niemców, a reszta po prostu z jakiegoś powodu nie startowała, nie startował Muminow. I zawodników, którzy mają prawo startu Pucharze Świata odnowione albo zdobyte. To na 23. miejscu Tomofumi Naito. Odnowione Prawo Startu Świata było do końca poprzedniego sezonu, ale teraz trzeba było je odnowić. I na 24. miejscu Tate France. Nowe Prawo Startu Pucharze Świata. Do niedawna kombinator norweski, chociażby na Mistrzostwach Świata Juniorów ostatnich był jeszcze kombinatorem norweskim. Teraz najwyraźniej przyszedł całkowicie w specjalizacji jeśli chodzi o skoki narciarskie. I jest to jeden z najmłodszych zawodników z prawym startu w Pucharze Świata. Jest chociażby młodszy joniak, ale jest jakby nie patrzeć w czołówce, bo zawodników wzrośnika 2005 z prawym startu w Pucharze Świata jest naprawdę niewielu. To tyle. Do usłyszenia.